Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje Smakuje. Dzisiaj chcę Wam pokazać kolejne miejsce pełne pasji, pełne smaku, ale też miejsce, które skupia się dokładnie na jednym produkcie. Czy na jednym produkcie można zrobić miejsce pełne gości, pełne odwiedzeń i pełne utęsknień? Powiem Wam szczerze, że ja takie miejsce znalazłem parę lat temu i bardzo chętnie do tego miejsca wracam, gdy tylko jestem na Pomorzu. Jesteśmy w miejscowości Starkowo, 11 km od Ustki. Można tutaj przyjechać rowerem, można też dojechać tutaj taką malutką drogą. Nawigacja Was na pewno poprowadzi, żeby znaleźć właśnie to miejsce, a dokładnie znaleźć miejsce Zagrodę Śledziową. Zagroda Śledziowa czynna jest tylko w miesiącach wakacyjnych, naprawdę między majem a wrześniem oni są czynni. Zależy wszystko od pogody, jak ta pogoda pozwala, więc powiem szczerze, tutaj zawsze królował śledź. Śledź miał naprawdę świetne smaki, był na wyżynach kulinarnych. Czy tak faktycznie dalej jest? Sprawdźmy to miejsce, czy możemy je nadal polecać. Chodźcie ze mną, Zagroda Śledziowa, 11 km od Ustki. Zapraszam Was na bardzo ciekawy filmik, smaczny filmik skupiony na jednym produkcie, bo miejsce skupia się na jednym produkcie, na śledziu bałtyckim. Chodźcie ze mną, pokażę Wam chętnie to miejsce. Zaczniemy najpierw od Muzeum Śledzia. Gdy już się udacie, będziecie chcieli wejść do Zagrody Śledziowej. To jest taka typowa zagroda właśnie w stylu, patrzcie ile tam jest ludzi. Dzisiaj tutaj jest dość pełno, wszyscy przyjechali na śledzie, tam jest takie muzeum dawnych rzeczy, ale też jest muzeum związane właśnie ze śledziem, bez śledzia żyć się nie da. Całego muzeum Wam nie będę pokazywał, ono jest płatne. Jako do śledzia, bo można kupić różne śledziowe pamiątki, tutaj wstęp do muzeum 2 zł, rodzinka 3 zł, dziękujemy, wrzucacie do puszki i po prostu zwiedzacie całe muzeum. Jest cały opis, jeżeli chodzi o śledzia i bardzo warto też wysłuchać tutaj filmik, który jest na temat właśnie śledzia, bardzo fajnie wytłumaczone, skąd się biorą śledzie bałtyckie, śledzie holenderskie i wszystkie inne rzeczy, które warto posłuchać. Tutaj właśnie widać całe to wnętrze podwórza. Tutaj dalsza część jest muzealna właśnie. I tutaj są też takie fajne właśnie na przykład eksponaty, jak możecie zobaczyć, różnego rodzaju śledzie pakowane, robione przez różne firmy, przetwórstwa rybne, dla różnych sieci, dla małych centrali rybnych, takie regionalne też typowe, jak śledź po gdańsku na przykład, w oleju, śledziowe. Bardzo, 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 bardzo ciekawe. Naprawdę warte zobaczenia. Muzeum troszkę Wam tak pokażę szybko, bo mówię, nie chcę odbierać Wam przyjemności oglądania tego. Tutaj są bardzo fajne na przykład do podawania ryb, do pieczenia ryb, do serwowania ryb, takie naczynia gliniane. Ładnie to wygląda, więc warto na pewno to muzeum też zwiedzić. No jak już widzicie muzeum, to udajecie się właśnie w tamto miejsce. Tam jest ta restauracja właśnie śledziowa i można spróbować sobie śledzi. Muszę tutaj myk przejść. To jest właśnie najpiękniejsze w tym miejscu, strefa szefa kuchni. Prosi mnie wchodzić i do tych śledzi, które za chwilę będę chciał zamówić, spróbować. Podawane są właśnie ziemniaki. Parowane ziemniaki, one się tutaj parują w takich kotłach, tutaj jest pilnujący pies i one się tam parują. Teraz zobaczycie, jak smakuje dobry śledź z dobrego miejsca. Po wejściu do restauracji macie całe menu obowiązujące w danym sezonie, nowości, a także wszystkie klasyki związane ze śledziem. Ja polecam śledziobułę, która jest naprawdę wyśmienita i robi niezłą robotę, oraz śledzie w śmietanie, bo tutaj właśnie są parowane ziemniaki i to jest esencja esencji, to jest ambrozja tego miejsca. Mm-hmm.
I tutaj mamy już podanego śledzia w oleju, to jest śledź Wiesława. Śledź w oleju, on jest podawany na takiej kromce chleba. Nie wiem, czy tutaj będzie widać kromkę chleba. Tak on wygląda. A tu jest ten śledź, do którego ja właśnie przyjeżdżam zawsze, śledź w śmietanie. I do niego są podawane właśnie parowane ziemniaki. I powiem wam szczerze, ten parowany ziemniak z tym śledziem, który jest gorący parowany ziemniak, do tego ten śledź w cudownej otulinie śmietany pory. Cały rok zawsze czekam na to, żeby przyjechać w to miejsce, spróbować tego śledzia, bo on jest niesamowicie pyszny. Majestat i szacunek prostego dania, jakim jest śledź, wyniesiony do najwyższych wyżyn kulinarnych, postawiony na najwyższym poziomie i przez lata utrzymywany na tym samym stopniu. Powiem wam szczerze, to jest coś niesamowitego. Śledź, który jest wyniesiony na wyżyny kulinarne, jest po prostu przeobłędnie przesmaczny. Tego się nie można oprzeć, żeby nie kosztować. Mistrzostwo w klasycznym wydaniu, powiem szczerze, naprawdę, bo to jest niby śledź w oleju, znaczy, przepraszam, śledź w śmietanie, oleju mamy tutaj obok, ale to jest wyżyny sztuki kulinarnej. Szacunek, naprawdę, ja to miejsce polecam. Tego śledzia trzeba tu spróbować z tymi ciepłymi ziemniakami, to jest mistrzostwo, naprawdę. To orgazm kulinarny śledziowy zdobyty. To miejsce jest cudowne, proste, a zarazem wyszukane, wyrafinowane. Takie połączenie rzadko się zdarza. Ja tym jestem oczarowany tym miejscem. Jestem tutaj czwarty, piąty rok rzędu i tu jest niezmiennie dobrze i niezmiennie tutaj ten śledź jest pieszczony, dbany i serwowany. Pamiętajcie, że restauracja Zagroda Śledziowa jest restauracją sezonową. Ona zaczyna między majem, mniej więcej, a wrześniem. Zależy wszystko od temperatury i pory roku. Więc musicie zawsze sprawdzać na stronie, czy już jest czynne, czy jeszcze nie. Polecam naprawdę. A ja dalej idę do jedzenia. Ja się nie mogę oprzeć. Mogę zamówić jeszcze jedną porcję tego śledzia? Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. I pamiętajcie, zaglądać w to miejsce, bo właśnie ten pan śledź, tutaj ma swoje królestwo. On tutaj sobie przypływa i jest podawany wam w najlepszej formie. I on się tak sezonowo pojawia i znika. Mistrzostwo. No i cóż. Czas opuścić Zagrodę Śledziową po pełnej uczcie śledziowej. Powoli kierować się w stronę domu. Zagroda Śledziowa. Miejsce magiczne, miejsce pełne pasji, pełne dobrego produktu, lokalnego produktu. Śledź bałtycki do Uski mamy, pamiętacie, mówiłem wam 11 km, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy przy morzu. To już nie jest daleka odległość, więc kocham to miejsce, kocham te smaki, kocham ich pasję. Szanuję za to, co robią, szanuję za pracę, jaką wkładają w to miejsce. Oprócz tego mówię, żeby tylko karmić gości, to też utrzymać tutaj muzeum. Jest też taki pensjonacik, można też wynająć pokoje tutaj, ale tutaj się dzieje śledziowa magia, śledziowa miłość. Tutaj śledź osiąga wyżyny kulinarne i zaprasza, powiem szczerze, sezonowo was do odwiedzania tego miejsca. Naprawdę miejsce jest cudowne, magiczne, obłędne w smaku i możemy tak cały czas zachwalać ich, wracając do domu, wspominać te smaki i aż z utęsknieniem czekać na kolejny przyjazd do Zagrody Śledziowej. Gdy jestem tylko nad morzem w okolicach Ustki, z przyjemnością zaglądam właśnie do tego miejsca. A patrzcie, jakie w ogóle jest to dojście piękne do tego miejsca. Tam dalej jest parking, a idziecie właśnie takim pięknym duktem, pięknym szlakiem, więc szacuneczek dla właścicieli, bardzo pozytywny. Odwiedzajcie to miejsce, szanujcie takie miejsca, szanujcie je w sposób właśnie taki, aby je odwiedzać, przyjeżdżać, degustować, sprawdzać, smakować
i być tutaj razem z nimi, żeby one mogły się utrzymywać, mogły być. Kolejni goście opuszczają właśnie już tą zagrodę powoli, jadą dalej w trasę, bo tutaj jest bardzo fajna trasa właśnie z nadmorza rowerowa, żeby się dostać do tego miejsca. Więc jak widać, rowerzyści właśnie tą trasę pokonują, żeby przyjechać na dobrego śledzia, rozkoszować się śledziem, a potem rowerowo wrócić. Kto ma tam nad morze? I tak po kolei właśnie nie mijają. Zapraszam Was, odwiedzajcie to miejsce. Pełne magicznego smaku. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy, łapek w górę i wszystkich innych rzeczy. A ja jadę dalej w Polskę pokazywać Wam takie miejsca. To jest kolejne miejsce na mapie top miejsc kulinarnych, które ja zapisuję, odwiedzam i z przyjemnością w tych miejscach bywam. Jest tu magicznie, jest tu smacznie, jest tu bosko, jest tu śledziowo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Maciej.